Top 22 mody na PC-ta i konsole do Farminga 22. Edycja druga, część druga. Numer 1. Nazwę moda macie napisaną na ekranie. No, trzeba przyznać, że zimą ta mapa, czyli Erlengrad, wygląda po prostu pięknie. No ale jak jest zima, to jest i śnieg, a jak jest śnieg, to warto by było od czasu go po prostu posprzątać. No i z pomocą przyjdzie nam taki bardzo fajny modzik. I tutaj mamy całkiem sporo maszyn. Zacznijmy sobie od tego, mamy pług wirnikowy w dwóch wersjach, mimo tego, że są tu cztery, ale tak, to są dwie wersje, tylko jeszcze są dwa różne typy zaczepów. Bo tutaj mamy wersję podłączenia do syntraka, do takiego traktorka, bardzo fajna rzecz, a tutaj mamy wersję standardową trzypunktową. Następnie będziemy mieli klasyczny pług, który będzie na bok zgarniał śnieg, wersja do syntraka i wersja standardowa trzypunktowa do ciągnika. I do tego będziemy mieli jeszcze taki turbopług, którym będziemy mogli odśnieżać na boki w obie strony. No i tutaj znowu zaczep do syntraka, zaczep trzypunktowy standardowy i zaczep do ładowarki. A wiedzieliście, że pod sklepem jest fragment mapy, na którym nie pada śnieg? No dobra, ja sobie zaświecę tutaj światła, bo jak widzicie jest trochę ciemno, mimo tego, że jest piękne słońce, to jakoś o tej 9 rano jest ciemno. No ale w gruncie rzeczy zimą jest ciemno nawet o 9 rano. No dobrze, to teraz w takim razie pobawimy się tym pługiem. Jakby ktoś pytał, jak się to wymawia się to Kalbacher. Chodzi o nazwę tego tutaj sprzętu. No i uwaga, możemy sobie bardzo tutaj ładnie operować tym pługiem, proszę bardzo, w ten sposób na przykład. No i ustawimy sobie go teraz, że będziemy zgarniać na prawo. Kupiłem łąkę za 500 000, żeby wam pokazać działanie tego pługa. No dobrze, jestem już teraz na moim terenie, no i jak widzicie, zgarnianie tutaj wygląda bardzo dobrze, bardzo realistycznie. Cały śnieg się zgarnia, no i jedziemy tutaj 13 km na godzinę. Wiecie co? Ja bym bardzo chciał, żebyśmy w kolejnym farmingu mieli możliwość założenia łańcuchów na koła. To by było naprawdę coś czadowego. No dobra, ale jeszcze może ten śnieg jakoś będziemy mogli wydmuchać, więc zaraz przyjadę tutaj jeszcze jednym pługiem. Ten pług wirnikowy występuje w dwóch wersjach, z rurą krótką i nieco dłuższą. O kurde, jaki poślizg tutaj zaliczyłem. No ale dobra, uruchomimy sobie w takim razie teraz cały ten pług i zobaczymy, jak on będzie działał. Uwaga, popatrzcie teraz na to. Sypiemy sobie trochę za blisko, wiecie co, trzeba to trochę podnieść. O, może tam sobie będziemy sypać. No i możemy się teraz bawić normalnie w jakiś symulator regionu narciarskiego albo coś w tym stylu. Uważam, że modzik naprawdę jest bardzo fajny i jeżeli jesteście fanami tego typu prac, tego typu odśnieżania, to powinniście go sobie ogarnąć. No nie ma co ukrywać, ale animacja wygląda bardzo dobrze, aczkolwiek mam wrażenie, że jednak ten pług nie do końca sobie radzi z całym śniegiem, który tutaj był, po prostu coś się chyba zbagowało, albo po prostu jechałem za szybko, bo taka opcja też jest. Zobaczcie, teraz mamy 2000 litrów, które się zachomikowało i dopiero jest wyrzucany ten śnieg. No a teraz jadę, no i wygląda na to, że jeżeli chciałbym faktycznie to wydmuchać, to musiałbym na to poświęcić dużo czasu. Mega fajne, mega realistyczne, bo przecież takie hałdy śniegu to nie są usuwane w 2 sekundy. Także modzik naprawdę na plus. Cała mapa przykryta śniegiem w maju? Takie rzeczy tylko w farmingu, jeżeli używacie moda Easy Development Controls. Aha, i gra twierdzi, że teraz są 3 stopnie, no fantastycznie. No dobra, śnieg już się topi, więc możemy przejść w takim razie do testowania kolejnego moda. A będzie nim taki oto domek. Medium Modern House. Niby nic, ale zaraz wejdziemy do środka i pokażę wam, że ten modzik naprawdę jest świetny. No to chodźmy w takim razie do domu. Przede wszystkim możemy wejść do środka i uważam, że to powinien być standard. Inaczej, powiem, że to jest wstyd, że po prostu nie możemy wchodzić do domu w farmingu tak w standardzie. I zobaczcie, mamy taki piękny domek, który oczywiście jest dostępny też na konsolę. Popatrzcie, jak on jest wyposażony. Tutaj mamy jakiś stół, na stole sobie coś tam leży, do tego mamy 6 krzeseł, jeśli umiem w matematykę, tutaj jest telewizor z jakimś ładnym stolikiem i dość ciekawym dywanem, sofa, która dość ładnie wygląda. Okej, może nie są to jakieś najwyższe detale, bo to nie jest symulator życia, ale naprawdę ja się czuję jak w domu. Mamy jeszcze, jak widzicie, tutaj jakiś grzejnik, szafeczki, okno, dobra, to nic ciekawego. Chodźmy w takim razie zobaczyć, co jeszcze tutaj znajdziemy. O, to tutaj przyjdziemy za chwilę, bo to jest najciekawszy element, tylko musimy wejść jeszcze tutaj. Łazienka. No, w Farmingu 22 jest to totalnie bezużyteczne pomieszczenie, bo jedyne, co możemy tutaj zrobić, to wejść i wyjść. No, prysznica się wziąć nie da. No, ale wiecie co? Popatrzcie po prostu, jak to wygląda, bo da się zrobić łazienkę w Farmingu, która będzie wyglądać ładnie. To jest naprawdę super, że możemy sobie wejść do domu. No a co mamy tutaj? Wyjście?
A nie, tu mamy jeszcze pralnię. Proszę bardzo, tutaj jest pralnia, tutaj są jakieś detergenty, tu jeszcze jakieś okno, tu widzę, że jest piecyk taki najprawdopodobniej, ale w sumie na co? Bo chyba nie na gaz, bo nie ma tutaj żadnego odpływu spalin. Dobra, nie czepiam się, to jest farming, wiecie co, już bez przesady. Nie popadajmy w takie skrajności. W normalnych domkach po prostu nie możemy nawet do nich wejść. Mówię o tych standardowych domkach, które są Giantsa. A tutaj mamy taki piękny domek i uwaga, uwaga, jeżeli chcemy się wyspać, to idziemy na łóżko, a nie śpimy jak normalnie jakiś żul czy menel, bez obrazy, ale wiecie o co chodzi, nie śpimy jak jakiś żul na wycieraczce pod domem, a jak chcemy się ubrać, to możemy tutaj normalnie wejść, popatrzcie jaki przystojny jestem, możemy sobie normalnie wejść tutaj po prostu do szafy i ubrać się w szafie jak człowiek, a nie normalnie ubrać się na oczach sąsiadów albo jakichś innych stworzeń. No, więc to naprawdę jest taki super domek, jakbyście czegoś potrzebowali. A przy okazji, jak jeszcze tutaj zobaczycie, to on nie jest drogi, bo kosztuje 85 tysięcy euro, a taka tutaj wielka hacjenda, którą możemy sobie strzelić na alpejskiej mapie, no może z zewnątrz wygląda ładnie, ale nie możemy do tego wejść i jest drogie. Więc cóż, uważam, że ten domek jest po prostu zdecydowanie lepszy. Jeżeli jesteś typowo realnym graczem, to bardzo cię proszę, przewiń sobie do następnego moda, dlatego że to, co teraz zamierzam ci pokazać, jest turbo ultra nierealną maszyną, ale z drugiej strony, jeżeli jesteś graczem konsolowym i szukasz czegoś takiego, no to będziesz w siódmym niebie. Reaper 2000, tak nazywa się ten modzik, Reaper 2000 Harvester, i tutaj możemy znaleźć dwa bardzo ciekawe kombajny. Jeden będzie się poruszał z prędkością 47 km na godzinę podczas żniw, a drugi z prędkością 81. No i teraz zobaczcie, co możemy sobie tutaj pozmieniać. Zacznijmy od pojemności, może od takiej standardowej. Standardowa pojemność wynosi 14 400 litrów. Dalej, możemy mieć pojemność delikatnie zwiększoną i będzie ona wynosić 50 000 litrów. Następna 100 000 litrów, 150, 250 000, 500 000, 750 000, aż w końcu dojdziemy do miliona, ale na tym się nie zatrzymujemy, bo największą maksymalną pojemność, jaką możemy tutaj osiągnąć, to jest 1,5 miliona litrów. Czyli po prostu jedziecie sobie takim kombajnem na wasze pole, które ma na przykład 80 hektarów, puszczacie tego pracownika i przyjeżdżacie po niego dopiero wtedy, kiedy wasz pracownik się napełni. Jeśli chodzi o konfigurację silnika, no to możemy tutaj mieć taką wersję, która ma 825 koni mechanicznych, 1520 albo 2050. Także jak widzicie, tutaj też jest w czym wybierać. Jeśli chodzi o markę kół, kół nie gąsienic, chociaż gąsienice też tutaj są, no to możemy sobie wybierać pomiędzy standardowymi markami, no ale pojawiają się też takie fajne gąsienice i może się przy nich na chwileczkę zatrzymamy. No powiem szczerze, że takiego kombajnu na gąsienicach to ja jeszcze nie widziałem nigdy wcześniej. Do tego możemy sobie jeszcze tutaj wsadzić numerek, który jak widzicie jest przy okazji dość oryginalny. Możemy jeszcze tutaj sobie zmieniać różnego rodzaju, jak widzicie, kolorki, także też jest to bardzo oryginalnie. Możemy sobie wybrać, z jakiej marki będzie dany kombajn, także no bardzo fajnie. Do tego jeszcze możemy sobie wrzucić tutaj koguty, jakbyśmy bardzo chcieli, w kilku wersjach. No także naprawdę możemy tutaj robić różne szalone rzeczy. Jeśli chodzi o okna, to mogą być one praktycznie całe czarne, tak jakbyśmy mieli jechać robić żniwa na słońcu, no albo jakieś takie bardziej normalne. Dalej, możemy jeszcze sobie tutaj z boku zrobić o na przykład taką kostuchę, która będzie robić żniwa na polu, proszę bardzo. Możemy wybrać kostuchę, która dopiero do tych żniw się przymierza i jak widzicie tutaj jeszcze rośnie sobie najprawdopodobniej pszenica, no albo inną kostuchę, która jest taka, no tak sobie wygląda, no po prostu, albo możemy się tego całkowicie pozbyć. Generalnie kombajn wygląda następująco, jest to bardzo ciekawy sprzęt, który był przeze mnie już testowany na mapie No Man's Land, więc nie będę testował tego tutaj, bo robiłem na ten temat osobny odcinek. Ważne jest to, że ten kombajn nie ma dedykowanego headeru, no więc fajnie by było ogarnąć sobie coś jeszcze, ale w ModHubie na pewno bez problemu znajdziecie mnóstwo headerów, chociażby z takiego paka, który nazywa się Lizard Colossus Pack. Czwarty modzik, który dzisiaj zobaczycie, no to będzie coś zupełnie innego. Przedtem było coś bardzo nierealnego, no to teraz będzie coś małego, realnego, no i przede wszystkim fajnie wyglądającego. Zobaczcie sobie teraz, idę sobie z taką taczką dwukółką. Taczka dwukołowa, tak się to nazywa, moi drodzy. Popatrzcie tylko na to. Możemy sobie kupić takie coś. Możemy wybrać kolor. Kolorów jest tutaj bardzo dużo. Mnóstwo czerwonych, trochę zielonych, trochę jakichś takich niebieskich. Nawet szary by się znalazł jakiś, no spoko.
chociaż ten jest taki bardziej zielonkawy. Kurde, takiego typowego szarego jednak chyba tutaj nie ma. A jest, dobra, jest 5 szarych. No i mamy jeszcze kolor dobudówki, czyli to są, moi drodzy, te rączki. No powiem szczerze, że wygląda to naprawdę fajnie. Najlepszy jest napęd, popatrzcie, napęd nożny maksymalnie 10 km na godzinę. 400 kilo można załadować do czegoś takiego. No moi drodzy, popatrzcie, to naprawdę wygląda mega. A teraz sobie to rozładujemy, zobaczcie, jak się to fajnie rozładuje. Ja sobie tutaj akurat teraz wiozę pszenicę. I dla kogo jest ten modzik? To będzie modzik dla wszystkich tych, którzy cenią sobie w miarę realne, małe gospodarstwo. No kurde, jak ja patrzę na ten sprzęt, to tak sobie myślę, że jeszcze brakuje tutaj tylko łopaty i można się bawić. Na PC-cie oczywiście znajdziemy łopatę i inne tego typu rzeczy, inne tego typu zabawki. Na konsoli tego nie ma, może kiedyś się pojawi. Natomiast naprawdę cieszę się, że tego typu sprzęt został wydany, bo na małe polskie, stare gospodarstwa naprawdę będzie to jak znalazł. Pozostańmy jeszcze w temacie polskich budowli, dlatego że znalazłem dla Was naprawdę bardzo ciekawy modzik. Myślę, że wielu z Was będzie tym zainteresowana. PGR Building Pack. Naprawdę świetny pack różnych budynków w stylu PGR. Znajdziemy tutaj wiele wiat. Ojejku, jaka metalowa, jaka stara wiata normalnie. Wiecie co, ja sobie aż tutaj coś sprawdzę. Czy my tutaj możemy zmieniać? Nie, nie możemy zmieniać koloru. Okej. Idąc dalej, kolejne zardzewiałe wiaty, których jest bardzo dużo. No nie pokażę Wam każdej, bo po prostu tutaj tych budynków byłoby za dużo. Ale naprawdę rodzajów tych wiat mamy sporo. Mamy tak naprawdę kilka kształtów i dodatkowo możemy mieć na przykład taki w miarę ładny, ale widać, że już taki stary dach, albo dodatkowo wręcz taki stary, zardzewiały, mega realistycznie to wygląda, także spoko. Do tego możemy znaleźć sobie na przykład taką szopę, zaraz do niej wejdziemy i zobaczymy, co jest w środku. Jeszcze jakiś taki inny budynek, proszę bardzo, stary magazyn, wygląda na to, że to jest budynek, który jest taki sam, tylko wygląda po prostu inaczej. Wrzućmy sobie, o, portiernia, proszę bardzo, wrzućmy sobie tutaj portiernię. Do tego możemy znaleźć jeszcze jakąś inną, większą wersję portierni. Stary warsztat, czyli najprawdopodobniej będę tam w stanie naprawiać nasze pojazdy, spoko. Stary garaż, proszę bardzo, wrzucimy sobie tutaj garaż. No a te budynki kolejne to Wam pokażę za chwilę, bo to jest następny modzik. Z tego zestawu PGR Building Pack będziemy mogli kupić sobie, uwaga, dużą oborę, starą dużą oborę dla krów. I ja ją kupię, mimo tego, że tutaj ona naprawdę zajmuje mnóstwo miejsca, ale jest to mega duży budynek. No, trzeba przyznać, że ktoś się tutaj postarał. Do innych zwierząt nie ma już innych budynków, natomiast nie przeszkadza to, żeby się teraz tutaj przejść i rozejrzeć, jak to dokładnie wygląda. Zobaczcie na przykład na taką wiatę. No trzeba przyznać, że ona jest w stylu PGR i uważam, że te mody są zrobione naprawdę z bardzo dużą dbałością o szczegóły. Wejdziemy sobie teraz tutaj do tego garażu, chociaż to dokładnie to był chyba warsztat, jeśli dobrze pamiętam. Zobaczcie, mamy tutaj naprawdę fajny garaż. On jest oczywiście w takim starym stylu, ale mega ładnie wygląda. Ciekawe, czy da się tutaj zaświecić światło. Wiecie co? Sprawdźmy to sobie. Czy to jest realne? Proszę bardzo, można tutaj normalnie świecić światło. Wystarczy, że ja sobie tutaj przyjdę teraz. O, i po prostu myszką kliknę. A, teraz drzwi otworzyłem. Dobra, jeszcze raz. Klikam tutaj i światło zgasło. No, powiem Wam, rewelacja. Nawet gaśnice tu mają. Z drugiej strony, bardzo podobnie to wygląda. Mamy też tam rower. No spoko, bardzo fajnie. No dobra, to był garaż, warsztat jest jednak tutaj i jednak mi się coś pomyliło, no ale warsztat, popatrzcie, naprawdę bardzo fajny. Tutaj też trochę przyrządów będzie można trzymać, do tego oczywiście mamy warsztat, czyli możemy tutaj przerobić wszystko w naszych pojazdach. Mega fajna rzecz. Portiernia, da się wejść do środka? Niestety nie, więc jest to tylko taki budynek z zewnątrz, mniejsza portiernia również, nie jest wyposażona w jakieś obrotowe, ruchome drzwi. No a tutaj mamy, jak widzicie, kolejny bardzo ładny budynek. Popatrzcie tylko na to, co mamy tutaj na ścianach. Kurde, to wygląda tak, w pierwszej chwili to mi wyglądało na jakieś normalnie egipskie hieroglify, jakieś takie pismo obrazkowe, no ale nie, no po prostu jest to odrapany tynk, wygląda to bardzo dobrze, bardzo realistycznie. Popatrzcie na kolejny budynek w stylu PGR. Powiem szczerze, do budowy mojego PGR-u na No Man's Land chyba będę musiał wykorzystać tego typu budynki, bo one po prostu robią mega klimat. Naprawdę mi się to bardzo podoba, więc chodźmy zobaczyć jeszcze jeden, ostatni budynek, ale za to ogromny. Tutaj mamy silos na kiszonkę. Bardzo duży silos na kiszonkę. Naprawdę trzeba to też tutaj przyznać, że to jest fajnie zrobione, bo popatrzcie. Tu robimy sobie kiszonkę,
Od razu wrzucamy ją potem dla naszych krów. A tu jest zbiornik na płynny obornik, czyli na gnojówkę. No to wejdźmy sobie teraz tutaj, okej, otworzymy sobie jakieś drzwi. No i zobaczcie, ile te krowy mają miejsca. Będzie można sobie tutaj po prostu przejechać jakimś takim wozem paszowym, jakimś paszowozem, robiąc kolejne jedzenie dla krów. No i oczywiście karmiąc te krowy. To się otwiera? O nie, troszkę się zawiodłem. Myślałem, że damy radę tutaj przejść. No ale się nie da. Tutaj ewidentnie będziemy mieli jeszcze trochę zielonego. Też to fajnie wygląda. Czy tutaj dam radę wejść? Niestety nie, no ale tutaj bez problemu. No i tutaj jest drugie skrzydło, które wygląda bardzo podobnie do tego, co widzieliśmy już wcześniej. Te drzwi pewnie też się nie otwierają, dokładnie. No a jak ja sobie tutaj wejdę, no to już wychodzę z obory. Powiem szczerze, że jest to budynek, który zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie. A teraz popatrzcie jeszcze tutaj. Jest sobie jakaś taka uśmiechnięta krowa namalowana, jak widzicie, na ścianie. Mega ładnie to wygląda, do tego jeszcze mamy te polskie barwy, chociaż akurat namalowane w odwrotnej kolejności, bo najpierw jest czerwone, potem jest białe, no ale może to tak miało być. Tu się jeszcze to otwiera, popatrzcie moi drodzy, patrzcie widzowie, co tu jest. Tu jest normalnie pełnowymiarowy strych, czyli po drugiej stronie w drugim skrzydle będzie dokładnie to samo. No to tego się nie spodziewałem, czyli tam możemy sobie zrobić naprawdę duży magazyn. Co prawda, no trzeba to przyznać, że jednak to wejście tutaj jest po prostu małe, no ale powiem szczerze, takiej skrytki to ja naprawdę dawno tutaj nie widziałem. Naprawdę mega fajny budynek, świetnie zrobiony, no trzeba to przyznać i przede wszystkim jest ogromny, więc jeżeli szukacie jakiegoś paka budynków na PGR, no to moi drodzy, myślę, że już dalej szukać nie musicie, bo po prostu zainstalujecie sobie to, co teraz wam tutaj pokazałem. Numer 6 to będzie Straw Harvest. Jest to dodatek, który niedawno pojawił się zarówno na PC, jak i na konsole i trzeba przyznać, że wielu graczy na niego bardzo długo czekało. Jest to dodatek, który pojawiał się już w poprzednich farmingach, dodatkowo robiłem na jego temat osobne odcinki, więc nie będę mu dzisiaj poświęcał bardzo dużo czasu. Natomiast trzeba powiedzieć, że jest to dodatek, dzięki któremu możemy robić pelet w farmingu 22 i naprawdę ta produkcja wygląda bardzo efektownie. Do tego dostaliśmy kilka pras, które się mega sprawdzają, dlatego że prędkość robocza tych pras jest bardzo, bardzo wysoka. W zestawie jest również bardzo ciekawy magazyn beli i palet, który pozwala zmieścić aż 1000 sztuk właśnie beli lub palet. Do tego dostaliśmy również kilka hal, m.in. halę z paletyzatorem, czyli z takim urządzeniem, które pozwoli robić palety peletu. Jeżeli szukasz czegoś nowego, to naprawdę musisz sprawdzić ten dodatek, ale musisz być świadomy, że powoduje on też wiele błędów, dlatego zajrzyj koniecznie do moich filmów shorts, aby zobaczyć, co dokładnie może się zepsuć, bo o wszystkim już tam opowiedziałem. Historię tych budynków już znacie, więc czas teraz zobaczyć jeszcze jeden sposób na produkcję TMR-u, który moim zdaniem jest bardzo ciekawy. Czas teraz na moda, który nazywa się Silo King Static Line. Znajdziemy go w kategorii fabryki. No i tutaj będziemy mogli wybrać sobie pomiędzy jedną albo drugą wersją. Silo King 40 albo 200. Ja wezmę sobie 200, dlatego że jest to po prostu większa wersja tego typu maszyny. No i uwaga, pewnie kto ogląda moją serię na No Man's Land, to doskonale wie, o co chodzi, bo ja już wielokrotnie właśnie korzystałem z tego moda. Zasada jest bardzo prosta. Tutaj, o, w to miejsce, albo tutaj obok, wrzucacie wszystkie potrzebne rzeczy do zrobienia TMR-u, czyli wrzucacie tutaj kiszonkę, wrzucacie siano, możecie wrzucić też słomę, no i zrobi się wam po prostu TMR, który wyleci o tutaj, wystarczy przyjechać sobie przyczepą, no i włączyć napełnianie. Jest to bardzo prosty sposób, żeby w krótkim czasie zrobić sobie dużą ilość paszy mieszanej. Tutaj macie dokładny przepis, działa to jak normalna fabryka, więc jeżeli nudzicie już klasyczne robienie paszy, no to ten modzik jest dla ciebie. No to teraz czas na kolejny polski akcent, chociaż powinienem też powiedzieć, że jest to akcent czeski. Będziemy teraz sobie omawiać bardzo ciekawą paczkę modów autorstwa Kasztana, czyli Zetor UR2 Pack. Jest to paczka, która została wydana i już nawet doczekała się update'u. No i moi drodzy, mamy tutaj właśnie takiego pierwszego Zetora. On jest oczywiście też bardzo podobny do Ursusa. Z tego co wiem, to były nawet konstrukcje bliźniacze, ale wiecie co, ja nie jestem specjalistą tutaj w tym temacie, więc nie chcę wam nagadać głupot. Natomiast widzę, że błotniki
są bardzo podobne, że wyświetlacze, tutaj te wszystkie elementy, które się obracają, deska rozdzielcza, bo tu wyświetlacze to tu nie ma, ale po prostu te wszystkie obrotomierze, tak wyświetlacze, ja normalnie, jakby ten Ursus był produkowany w 2023, to by były wyświetlacze, ale nie, Ursus Zetor, mniejsza z tym. Tak czy inaczej, tutaj mamy naprawdę bardzo ciekawy model, zatrzymamy się tutaj, dlatego że to nie jest jeden traktor, tylko tutaj mamy różnego rodzaju paczkę i zobaczcie, znajdziemy tutaj na przykład serię Krystal 8011, 8045, kolejne modele tutaj znajdziemy, które wyglądają, jak widzicie, w ten sposób. Oczywiście możemy sobie je modyfikować i tutaj, jeśli chodzi o modyfikacje, to naprawdę mamy bardzo dużo możliwości. Praktycznie wszystko możemy sobie tutaj zmodyfikować, więc te mody są bardzo, bardzo dopracowane. No niestety nie ma czasu dzisiaj pokazać wam wszystkiego, natomiast ja o tym robiłem już odcinki na moim kanale, więc jeżeli jesteście tym zainteresowani, to po prostu obejrzyjcie dedykowane materiały do tej konkretnej paczki. Znajdziemy tutaj też Zetora 8111, 8145, 10111, 10145, 12111 i jeszcze te dwa. One oczywiście też zostały dodane wraz z ostatnim update'em, bo nie wszystkie były dodane na początku. Natomiast naprawdę to jest bardzo fajna alternatywa, na przykład dla polskich Ursusów, dla polskiej ciężkiej serii Ursus 1614. Tutaj macie logotypy. W Ursusach na konsole niestety ich nie ma. No a tutaj macie, a to jest praktycznie ten sam traktor. Dokładnie, zobaczcie, możemy sobie wziąć tutaj szybką skrzynię biegów, czyli to są traktory, które pojadą tyle samo. 155 koni mechanicznych i 38 km na godzinę maksymalnej prędkości. Świetna paczka, jeżeli chcecie sobie pograć maszynami dobrze znanymi z polskich gospodarstw. No to teraz czas na straż pożarną. Z jednej strony nikt jej nie oczekiwał chyba w Farmingu 22, a z drugiej strony chyba każdy się ucieszył. W tym momencie możemy sobie robić różnego rodzaju misje i trzeba przyznać, że wygląda to bardzo ciekawie. Jako taka odskocznia od klasycznej rozgrywki, jeżeli coś już cię nudzi, jeżeli po prostu szukasz jakichś nowych wrażeń, to możesz pobrać sobie moda Emergency Pack i będziesz miał dostęp wtedy do straży pożarnej, a tą strażą pożarną będziesz mógł robić różne misje. Na przykład będziesz mógł jechać gasić pożar kosza na śmieci, albo na przykład gdzieś na polu zapali się pojedyncza bela, albo wręcz cały stos tych beli. Potem dodane zostały kolejne misje, między innymi teraz możemy na przykład ratować jeszcze poszkodowanych z wypadku samochodowego, albo na przykład sprzątać rozlany olej po jakiejś stłuczce. Do tego możemy ratować na przykład kota, który został uwięziony gdzieś tam na dachu. No, jest tutaj naprawdę bardzo dużo różnego rodzaju scenariuszy, które możemy sobie zrealizować. No i jeżeli ktoś szuka jakiejś odskoczni od takich monotonnych, farmerskich zajęć, albo po prostu szuka jakiegoś urozmaicenia, to naprawdę polecam tego moda, możecie sobie go sprawdzić. Ja na jego temat przygotowałem oczywiście osobny odcinek, zrobiłem do niego poradnik, wszystko znajdziecie u mnie na kanale. Ta mapa to jest prawdziwy majstersztyk. No moi drodzy, ja tutaj w niej się po prostu zakochałem. Carpathian Countryside, czyli słowacka mapa, która jest mapą realną. Ona odwzorowuje prawdziwe gospodarstwo. Ten kawałek ziemi możecie znaleźć naprawdę. I powiem wam szczerze, ta mapa odwzorowana jest po prostu rewelacyjnie. Pamiętacie, że ja tutaj grałem taką serię Mega Challenge. Sprawiło mi to ogromną frajdę. Mapa jest bardzo urozmaicona. Znajdziemy tutaj pola, które są prostokątem, ale może nie takim idealnym. Znajdziemy też pola, na których jest na przykład dość sporo różnego rodzaju słupów. Natomiast to, co mi się najbardziej tutaj podoba, to jest miasteczko, które zostało pięknie odwzorowane. Zobaczcie na przykład, o tutaj, na tą uliczkę, na te wszystkie domy, na parkingi, kawiarnie. To wszystko ktoś musiał odwzorować. Mapa występuje w dwóch wersjach. Jedna jest to wersja międzyplatformowa, na której grałem właśnie Mega Challenge. Oprócz tego możecie znaleźć wersję, która jest nieco jeszcze ulepszona, ale jest to wersja typowo na peceta. I żeby nie było, ja wam pokazuję teraz wersję międzyplatformową. Moim zdaniem jest to jedna z najpiękniejszych map w ogóle do Farminga 22 i zdecydowanie jest to najlepsza mapa, jaką znam, która jest mapą realną. Jeżeli szukacie odwzorowanego kawałka świata, to naprawdę zagrajcie sobie tutaj, dlatego że będziecie mogli zakochać się w tych terenach.
popatrzcie na przykład na to miasteczko, jak ono wygląda. Z lotu ptaka prezentuje się ślicznie. No a naprawdę, każdy domek trzeba było tutaj odpowiednio ustawić i bardzo doceniam wysiłek twórców, którzy włożyli tutaj mnóstwo pracy w to, aby ta mapa wyglądała właśnie w ten sposób. Moim zdaniem jest to naprawdę świetne. Popatrzcie, tutaj jest nawet kościół z zamykaną bramą, kościół na górce, do której prowadzi taka kamienna droga. Mega ładnie to wygląda i stąd możemy obserwować całą panoramę mapy. A kto ogląda moje odcinki na bieżąco, to wie, że ja tutaj grałem serię Mega Challenge i świetnie mi się tutaj grało i doskonale wspominam tą serię. No i na końcu jeszcze taki jeden specjalny modzik, czyli największy, rekordowy siewnik samobieżny. Jacto Uniport Planter 500. Jest to maszyna imponująca. Wykorzystywałem ją w wielu seriach, m.in. na No Man's Land. No i popatrzcie, jest to maszyna składająca się tak naprawdę z ciągnika oraz samego siewnika. Tutaj możemy to rozłączyć, natomiast jeżeli będziemy, to znaczy tutaj, jeżeli już będziemy sobie mieli to kupione, to możemy rozłączyć ten cały sprzęt. Natomiast jeżeli tylko tutaj będziemy chcieli to kupić, no to mamy do wyboru tylko i wyłącznie ustawienie koloru szyb. Możemy wybrać tutaj kilka, no i powiem szczerze, ja raczej korzystam z tych jaśniejszych. Parametry są imponujące, 40 km na godzinę, 22 metry szerokości roboczej. No, cena też jest duża, bo to jest 800 tysięcy euro. Natomiast, co tu się stało? Aha, ten siewnik jest tak duży, że mi się zbagował. No dobrze, tego nie było w scenariuszu. Gdzie on uciekł? Aha, ten siewnik uciekł na orbitę, no po prostu rewelacja. No dobrze, próba numer dwa w takim razie. Kupujemy sobie sprzęt. Okej. No i teraz co się dzieje? No dalej się zbagowało. Aha, czyli ewidentnie wszystko na tej mapie jest fajne, oprócz sklepu, który jak widzicie potrafi robić różne cuda. No ale zaraz, spróbujemy sobie wyjąć w takim razie ten siewnik. Siłowo idziemy, ciągniemy. Chodź, 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 chodź siewniku tutaj. No, chodź do mnie. O! Udało się go wyrwać. Jakimś magicznym sposobem. Dobra. No dobra, to teraz wreszcie będę miał okazję pokazać wam ten sprzęt. Jest on gigantyczny. Składa się z dwóch części, które możemy sobie normalnie tutaj odłączyć. Teraz właśnie trwa to chwilę. No i odłączyłem sobie ten oto ciągnik, który tutaj się, jak widzicie, tak prezentuje, od tego siewnika. Chociaż to stanowi jedną nieodłączną całość i to czyni tę maszynę największym samobieżnym siewnikiem świata. Jeżeli szukacie czegoś, co będzie bardzo wydajne, to oczywiście polecam wam ten sprzęt. Natomiast jest to siewnik, który będzie siał wam kukurydzę, słonecznik, soję, buraki i bawełnę, no więc jest to jednak maszyna, którą na pewno można wykorzystać na waszym gospodarstwie. No i ten siewnik jest w miarę grzeczny, natomiast ten drugi postanowił polecieć na orbitę i już nawet totalnie nie wiem, gdzie on się znajduje. Także trzymajcie się, no i mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapeczkę w górę i suba z dzwoneczkiem, aby kolejne ciekawe filmy was nie ominęły. Cześć!